Krystian, gratulacje, zwycięstwo z Włochami, elita, można powiedzieć, coraz bliżej. Jak ocenisz to spotkanie? No, dużo serca zostawiliśmy na lodzie, było widać. Chłopaki bronili, rzucali się, blokowali strzały i wszystko jest tak, jak ma być. Definicja tego zespołu to chyba charakter, to było dzisiaj przede wszystkim widać. Tak, charakter, połączenie młodości ze starszymi chłopakami. Wszystko to, co polski hokej ma najlepsze teraz, jest tutaj na tych mistrzostwach. I musimy zregenerować i dobrze się przygotować pod Koreę, bo jest czasu mało. No właśnie, wygrana z mocnym zespołem, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze dwa ciężkie mecze. Tak jest. Będziemy na pewno przygotowani na 100%. Cieszyć się nie ma za dużo czasu, bo jutro już mecz z Koreą. To też jest dla nas zawsze trudny przeciwnik. Cieszy nas gra i będziemy się cieszyć jutro na lodzie. Cieszy nas to, że jesteśmy tutaj i będziemy musieli poczekać, bo na razie nie ma się, na razie nic nie osiągnęliśmy. Zrobiliśmy plan minimum. Teraz musimy dołożyć te dwa kroki. Dziękuję.